Witajcie ludzie, jesteśmy tutaj po to, aby mówić o Chrystusie i to ukrzyżowanym 2000 lat temu za moje i twoje występki. Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy i za moje grzechy, po to, abyś ty dzisiaj mógł żyć wiecznie, lecz masz wybór. Masz wolną wolę, która tak naprawdę decyduje o tym, czy będziesz żył wiecznie, czy będziesz potępiony wiecznie. Ponieważ Słowo Boże mówi, że Bóg umiłował świat, posłał swojego Syna, jednorodzonego Jezusa Chrystusa, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A ten, kto w Niego nie wierzy, już jest osądzony, jest potępiony. A więc ja mówię dzisiaj do ciebie w miejsce Jezusa. Jeżeli dzisiaj odrzucasz zbawienie, odrzucasz ofiarę Jezusa Chrystusa, to będziesz potępiony. I to jest twój wybór. Boga ogranicza jedynie twoja wolna wola. Bóg dał każdemu człowiekowi wolną wolę. Ja w 2012 roku w więzieniu zdecydowałem. Żyłem w świecie. Lubiłem grzeszyć. Od dziecka żyłem w patologicznej rodzinie. Od 13 roku życia zacząłem kraść. Interesowali mnie więźniowie. Miałem takich kolegów starszych. Mój ojciec przesiedział 20 lat w różnych więzieniach. Żyłem z nienawiścią w sercu od dziecka. Ponieważ miałem nieprzebaczenie do mojego taty, który tak naprawdę w domu nigdy nie spełniał roli ojca. I nie był dla mnie tatą, nie potrafił okazać miłości. Jeżeli ty dzisiaj masz nieprzebaczenie w sercu, to wiedz, że to ciebie niszczy od środka. I Bóg może ci pomóc. Bóg pomógł mi przebaczyć, kiedy mój ojciec zmarł 4 lata temu. Nie potrafiłem mu wybaczyć, ponieważ cały czas miałem żal w sercu do niego. Ale zawołałem do Jezusa. Powiedziałem: Jezus, ja chcę wybaczyć mojemu tacie. Wtedy powiedziałem, że go kocham i wybaczam mu wszystko. Od tamtej pory zacząłem żyć, nie wracając do przeszłości, do tego, co się działo w domu. Jeżeli ty dzisiaj zmagasz się z podobnym problemem, przyjdź do Jezusa. On wziął na siebie wszystko. Twoje ubóstwo, twoje choroby, twoje niemoce, twoje grzechy. I dzisiaj masz wybór. Jeżeli słyszysz te słowa i masz przemyślenia, upamiętaj się i wierz Ewangelii. Wierz temu, co teraz mówimy. Ponieważ to, co nazywa się dzisiaj, może się skończyć w każdej chwili. I co wtedy zrobisz? I pamiętaj, że usłyszałeś te słowa, jesteśmy tutaj dla ciebie. Tak jak mi kiedyś w 2012 roku człowiek powiedział Ewangelię. Żyłem totalnie w świecie, żyłem w grzechach. Lubiłem grzeszyć. Jedyne, co mnie interesowało, to zajarać dobrego zioła, bawić się, zapomnieć. Ale ten człowiek powiedział, że Jezus umarł za moje grzechy i on chce, żebym nawrócił się do Niego. Kiedy ten człowiek mówił, chciało mi się płakać, ale byłem uczony nie okazywać uczuć. Bo tak mówi ten świat, że musisz iść. Nie możesz okazywać uczuć. Od dziecka uczyłem się tłumić w sobie emocje. Nie mówiłem o tym, co się dzieje w domu. Nie mówiłem o tym, co się dzieje w szkole. Żyłem sam ze sobą, zamknięty w sobie. Ale kiedy ten człowiek powiedział, że jest ktoś, kto mnie kocha i kto umarł za moje grzechy, chciało mi się płakać. Kiedy ten człowiek zasnął, ja zacząłem płakać. Na drugi dzień poprosiłem go, czy załatwi mi Biblię. Poszedłem sam na tele. Zacząłem czytać Biblię i zawołałem do Niego. Ponieważ przeczytałem w Ewangelii, że On szedł na Golgotę z krzyżem. I On musiał to zrobić po to, abym ja mógł żyć. I On tam niósł moje grzechy. Ja zobaczyłem przed oczami wszystkie moje występki. Narkotyki, które sprzedawałem ludziom.
rodziny, które przez to się rujnowały, kobiety, które oddawały się za narkotyki. Tak jest w tym świecie. Przeprosiłem za to wszystko. Od tamtej pory już nigdy nie wróciłem do więzienia. Wyszedłem z tego więzienia, wyszedłem z własnego więzienia. Spokutowałem z tego. Ludzie, pokuta to nie jest spowiedź, odmówienie zdrowa szmario 10 razy. Pokuta to jest przemiana myślenia, przemiana umysłu, zmiana toków myślowych. Kiedy zacząłem czytać Biblię, zobaczyłem, że ja kompletnie żyję na odwrót. Że ja nie żyję tak, jak powinienem. I nie jestem w stanie tak żyć. Dlatego zawołałem do Niego, narodziłem się na nowo z Bożego Ducha. A kiedy narodziłem się na nowo, kiedy czytałem Biblię i widziałem, że nie żyję tak, jak powinienem, mówię: Ojcze, ja nie chcę tak żyć jak teraz. Ja wyznaję to w moim życiu jako grzech. Nie chcę kraść, nie chcę być uzależniony od czegokolwiek. I Bóg mi w tym pomógł, ponieważ mam w sobie Bożego Ducha. Bo Słowo Boże mówi, że kto narodził się z Bożego Ducha, nie jest w stanie dłużej żyć w grzechu. Jeżeli dzisiaj to, co słyszysz, wpływa na ciebie, możesz teraz, w tej chwili zawołać do Jezusa, uwierzyć w swoim sercu, a będziesz zbawiony, i wyznać ustami, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy, zmartwychwstał i siedzi po prawicy Ojca, i uczynisz Go swoim Panem i Zbawicielem. To jest najlepsza decyzja, którą mogłem podjąć. Amen.